Cześć! Dzięki sublimacji wykonasz m.in. nadruki na koszulki, torby czy poduszki. Tą techniką ozdobisz również kubki, bryloczki, etui oraz wiele innych. A czym jest sublimacja i jak wygląda cały proces? Zaraz o tym opowiem. Druk sublimacyjny to technika wykorzystująca zjawisko sublimacji. Wykonywana jest tuszami sublimacyjnymi na dedykowanym papierze, a następnie za pomocą prasy termicznej wzór przenoszony jest na odzież wykonaną z poliestru bądź kubki czy inne gadżety z powłoką poliestrową. Efekt sublimacji na tkanin jest niewyczuwalny i wygląda raczej jak wydruk. Jest to niezwykle trwała metoda znakowania odzieży, a wydruk jest niezmienny nawet po wielu praniach. Kubki, które sublimowaliśmy, mogą być spokojnie myte w zmywarce i także nie stracą swojej jakości. Czego więc potrzebujemy? Dowolnej prasy termicznej, ja używam prasy hobbystycznej Cricut wraz z matą, przedmiotu do ozdobienia, w tym przypadku jest to torba, i drukarki sublimacyjnej, ja użyję drukarki Sawgrass z tuszami żelowymi. Wydruki z drukarki Sawgrass można wysyłać z różnych programów graficznych, takich jak Photoshop, Illustrator czy Corel. Ja pokażę Wam, jak przygotować projekt w darmowym programie dołączonym do drukarki. Jak widzicie, można w nim znaleźć gotowe szablony przedmiotów do sublimacji, które ułatwiają wizualizację projektu. Mamy też gotowe formaty papieru, dzięki czemu łatwiej będzie nam rozmieścić wybrany projekt. Ja wybieram arkusz A4, który obsługuje moja drukarka. Producent oferuje także bardzo szeroką gamę darmowych wzorów i grafik, pogrupowanych w kategorie, których możemy używać w naszych pracach. Do programu możemy wgrać też własne grafiki w formacie JPG, PNG i SVG. Ja korzystam z grafiki pobranej ze strony freepik.com. Wzór możemy rozmieszczać na arkuszu według własnych potrzeb, a także zwiększać go i zmniejszać według uznania. Do projektu możemy dodać własny tekst. Możemy skorzystać z bazy gotowych czcionek lub wgrać dowolną czcionkę do programu. Tekst wpisujemy podobnie jak w przypadku programu Word. Możemy go pogrubić i dowolnie zmieniać jego wielkość. Program pozwala również na edycję koloru wybranego napisu. Gdy projekt jest już gotowy, możemy wysłać go do druku. W ustawieniach wydruku wybieramy opcję odbicia lustrzanego, dostosowujemy rozmiar strony, materiał, na jaki będziemy sublimować wzór oraz rodzaj papieru, którego używamy. Po chwili wydruk jest już gotowy. Pora na włączenie i nagrzanie prasy. Ustawiam ją na temperaturę 185 stopni. Do środka torby warto włożyć arkusz papieru, aby zabezpieczyć przenikanie tuszu na drugą stronę. Sam wydruk układamy kolorem do tkaniny, układamy na nim papier do pieczenia i wgrzewamy przez około 60 sekund. Teraz czas na zdjęcie papieru. Nasza torba jest już gotowa. Jak widzicie, cały proces trwa zaledwie chwilę, a efekty, moim zdaniem, są naprawdę świetne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące czy to ploterów tnących, czy właśnie metody sublimacji, napiszcie do nas bądź skontaktujcie się telefonicznie. Chętnie pomożemy dobrać najlepszy sprzęt dopasowany do Waszej działalności. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych inspiracji.